zapytam, bo fajnie funkcjonujecie z tym trybem podróżnia noc, co już ustaliliśmy, ale jak się przekonaliśmy na przerwie networkingowej, wchodzicie fajnie w interakcję. Więc pytanie do was jest pierwsze takie. Kto z was czuje się dorosły? Łapa w górę. Jestem zaskoczona. Upewnijcie się, powtórzę pytanie, kto z was czuje się dorosły? Słyszycie się, ile to jest ludzi? Nie dobrze, dobra. Kto z was czuje się dzieckiem? Znajduje się w rewelacyjnym gronie, tak, jesteście świetni. A kto czuje się jednocześnie dorosłym i dzieckiem i uważa, że to się wcale nie wyklucza? Okay. Tendencja jest zwyżkowa, bardzo fajnie. Słuchajcie, idealnie, bo rzeczywiście jesteście fantastyczną grupą, z którą w zasadzie mogłabym mieć na co dzień do czynienia. Dlatego, że ja jako ten myśliciel, jako trener myślenia wizualnego, czy jako flipchartowa czarodziejka, pracuję z ludźmi dorosłymi, ale tak naprawdę pracuję z ich wewnętrznymi dzieciakami. Te dzieciaki uwalnia. Moją misją jest właśnie nawracanie na rysowanie, po to, żeby ludzie skutecznie pracowali, lepiej, produktywnie się uczyli, bardziej kreatywnie podchodzili do swojej codzienności, a przy okazji w ogóle, żeby się też uśmiechali przy tym. Taką mam misję i to do czego najczęściej ludzi zachęcam w mojej pracy, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, zachęcam ich do tego, żeby rysowali swoje marzenia. Ja to nazwałam takie, kim chce by się. Czyli te odpowiedzi na nasze pytania zadawane nam za młodu, kim chcesz być w przyszłości, kim będziesz jak dorośniesz, tak? Te nasze kim chce by się. Rysowanie naszych marzeń z ich dziecka. A po drugie, rysowanie takich niewymuszonych pasji, o których też dzisiaj dużo słyszeliśmy. Te komiksy giganty, rysowanie kotów i różne inne. To, do czego nas nikt nie zmuszał, a sami robiliśmy to intuicyjnie, bo aż nas nosiło, tak? Sami tego potrzebowaliśmy. I co się dzieje potem? Jakie mam obserwacje z tego, z tych dwóch rysowań, tak? Ludzie rysują swoje marzenia i swoje pasje. Obserwacji jest kilka i chcę się nimi z wami podzielić. Po pierwsze, słuchajcie, ludzie dzięki temu, że wchodzą w to swoje dziecko wewnętrzne, to nagle się uwalnia w nich taka po prostu wszechmogąca energia i taka wiara w to, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy niemożliwej, że jestem w stanie zdziałać cuda i że żadna siła, żadna osoba, żadna moc mnie nie powstrzyma. Wszystko jest do wykonania. I to jest super energia. Bardzo fajnie się na takiej energii pracuje. Ja tą energię biorę, tak? Wspólnie tą energię bierzemy i wykorzystujemy ją bardzo produktywnie. Bo na przykład ludzie mają za zadanie narysować wizję wymarzonego siebie. Mają stworzyć albo dopracować jakiś pomysł biznesowy, jakiś startup, jakiś nowy plan, który chcieliby biznesowo wdrożyć w życie. Albo na przykład ludzie rozwiązują problemy, realne, namacalne, autentyczne problemy dzięki tej energii, przy posiadaniu tej energii. Co się dzieje, jakie są tego rezultaty? No rezultaty są oszałamiające. I to nie tylko ci ludzie zbierają, jak to ktoś ładnie napisał, szczelę z podłogi pod wpływem tych ćwiczeń, ale ja też sama zbieram szczelę z podłogi, bo widzę, jakie ludzie mają pomysły niesamowite, jak się im da do tego okazja, jak się im stworzy okazję, żeby na nowo pobyli dzieckiem, ale tą energię właśnie przekonwertowali na coś bardzo autentycznego. Druga refleksja, druga obserwacja, jaką mam, jest taka, że ludzie tak naprawdę uświadamiają sobie, że oni się nie bardzo zmienili od dzieciństwa, że nadal są tymi samymi dzieciakami, jakimi byli. Tak naprawdę nadal pragną tych samych rzeczy, albo bardzo podobnych. Bo na przykład, jeżeli ktoś teraz twierdzi, jakby jest w stanie zwerbalizować i powiedzieć o sobie, że pasjonuje go natura, że uwielbia kontakt z naturą, albo na przykład ktoś uwielbia kontakt z ludźmi, potrzebuje przebywać w gronie ludzi, nowych na przykład, albo że ktoś fascynował się słowem i nadal się fascynuje, no to teraz tak to werbalizujemy po dorosłemu, a kiedyś jak byliśmy dziećmi, no to na przykład w przypadku tej natury to było wspinanie się po drzemach albo budowanie baz, ja budowałam bazy w krzakach. Z ludźmi no to byliśmy lokalnym, prawda, najpopularniejszym dzieciakiem na osiedlu, który zawsze broił z innymi dziećmi, albo na przykład pisaliśmy wiersze, albo uczęszczaliśmy do jakichś kółek recytatorskich, tak? Kiedyś robiliśmy to inaczej, ale zobaczcie, że ten rdzeń, ta gałąź osobowościowa, na której wyrastały te przejawy naszej osobowości, mogły się zmieniać, tak? Kiedyś były to drzewa, dzisiaj są to podróże na przykład, nie? Autostopem. Nasza osobowość tak naprawdę kształtuje się bardzo, bardzo wcześnie. Jak mamy 6 lat, tak? Wtedy już jakby jesteśmy już nakierunkowani.
No i co się z kolei dzieje, jak sobie znowu ci ludzie uświadamiają, że są dzieckiem cały czas, znaczy, że cały czas są tak naprawdę tacy sami. No, dzieją się dwie rzeczy skrajne, no i oczywiście zgodnie z krzywą Gaussa, no to jest dużo środka. Natomiast po pierwsze, albo mają super radochę, bo sobie uświadamiają, że to co robią, to jak funkcjonują, tak naprawdę nadal gdzieś tam jest osadzone w tych marzeniach z dzieciństwa. Albo no, mają chwilę zadumy, tak? Bo być może zadają sobie pytania, kurczę, gdzie są te moje marzenia z dzieciństwa? Gdzie są te moje pasje? Gdzie jest ta energia, w której kiedyś funkcjonowałem? Dlaczego nie mam takich rzeczy, które mnie tak fascynują? Dlaczego tego nie robię w życiu na co dzień? I niby się wydaje, że no, robisz warsztaty, ludzie sobie rysują kredeczkami, jest w ogóle czat. Nie, wchodzimy w bardzo głębokie procesy i w zadumę wręcz. I utrzymując was dosłownie na chwilkę jeszcze w takiej zadumiastej atmosferze, chcę wam pokazać rysunek zupełnie bez żadnego mojego komentarza. To jest jego pierwsza część. I druga. Ale ponieważ nie chcę, żebyście za długo trwali w tej zadumie, no to powiem wam o kolejnej obserwacji, jaką mam. Kolejna obserwacja jest taka, że ludzie boją się rysować. Tu przez chwilę miałam okazję porozmawiać z kilkoma osobami w czasie przerwy. Rzeczywiście gdzieś tam padały takie myśli, że boimy się rysować, bo twierdzimy, że nie umiemy. Bo jesteśmy dorośli i nie umiemy rysować. Ja nie chcę szukać jednego winowajca, ale gdzieś tam widzę taką winę w tym, że te nasze rysunki, to co tworzyliśmy, było oceniane. I z chwilą, kiedy zostało ocenione, tak, gdzieś tam się ten dzieciak kisił, chował, bo nie daj Boże, praca nam była za niska. No ludzie boją się rysować, bo twierdzą, a właśnie, zanim dalej to jeszcze o nich wierzę. W kontrze zobaczcie do tego, co uważają rodzice, znaczy, że, co uważają dorośli, tak, że nie umiemy rysować. W kontrze chcę wam podać przykład Oliwiera, z którym rozmawiałam, jak miał Oliwier 4,5 roku. Dowiedział się Oliwiera, Oliwier, powiedz mi, czy ty umiesz rysować? Oliwier mówi, tak, umiem, bo jestem w starszakach. Okej, ale czekaj, jak to? Oliwier mówi, no, ja umiem, jestem w starszakach, bo tylko małe maluchy nie potrafią trzymać kredek i one nie umieją. Rozumiecie to? Oliwier daje mi zupełnie, redefiniuje mi pojęcie rysowania, umienia rysowania, tak? Umiejętności rysowania. Trzeba umieć trzymać kredek. Ja się pytam, okej, no to idąc dalej, a dorośli umieją rysować? Oliwier mówi, tak, bo dorośli umieją dobrze łapać. I słuchajcie, to jest absolutnie doskonała, majstersztykowa definicja rysowania, tak? Co to znaczy umieć rysować? Wystarczy umieć trzymać kredkę. I ja idę o zakład, że każdy z was tutaj, jakby miał dostępną kredkę, to by ją złapał. Umiałby ją złapać, czyli umiałby rysować. Idziemy dalej. My się boimy rysować, no bo twierdzą, że to jest dziecinne. To jest dziecinne, bo przecież jak ja będę, tak jak byłam zresztą wczoraj z Michałem, byliśmy w knajpie z papierowymi obusami i nie trzeba mnie było długo zachęcać, żeby zacząć rzeczywiście po tym obusie bazgać. Ale naturalnie, najczęściej jest taka obawa, że nie, no, wezmę mnie za debila, to przecież nie będę rysował po obusie, no daj spokój. Albo nie daj Boże, tam obóz palicho, nie? Na zebraniu? Jezus. Albo na wykładach wyciągnąć więcej niż jeden długopis? Wyciągnąć dwa jakieś zakreślacze? Albo flamasty, kredki? Chryste, Panie, przecież pomyślałam, że jestem idiotą. A ja wam chcę zweryfikować, że ta twarz, którą widzicie, to takie, ten dziwny grymas ludzki na widok was rysujących po obrusie, to nie jest grymas mówiący, ale debil, rysuje. To nie o to chodzi w tym grymasie. To jest grymas, który mówi, wow, on ma odwagę rysować. On ma odwagę, której ja nie mam. Więc patrzcie inaczej na te grymasy. I słuchajcie, nawet ja, myśliciel tam chodzi, rysuje, w ogóle co tam nie robi, a też mam chwilę momenty zawahania. Jak na przykład ostatnio, kiedy miała do mnie zawitać telewizja do mojego mieszkania, no i zawitała, no i miałam takiego tego rodzica, nie? Tego krytyka wewnętrznego się uruchomił. I mówię, kobito, trzeba posprzątać kibel. Trzeba posprzątać kibel, bo mój kibel
Wygląda rzeczywiście bardzo specyficznie. My tam w kibel, w toalecie rysujemy po ścianach takimi farbkami w sztywcie. Wiecie, mamy notesik, w którym tam notujemy jakieś świątyni zadumy, wiecie, rozważania życiowe. Dzieją się rzeczy dziwne, były wystawy, prac artystycznych, różne. No i pomyślałam, nie, no to jest w ogóle niefotogeniczne, nie nadaje się ni wzrok do telewizji, trzeba to usunąć. Na szczęście w porę moje wewnętrzne dziecko się obudziło. I tam przebiło. I stwierdziłam, nie no chwila, moment, skoro to jest moja toaleta, która zawsze tak wyglądała, to niech ona taka będzie jak ten Klaudia Tolman. No i tak zostało. I słuchajcie, no nie byłam jakoś mocno zdziwiona. Kiedy się okazało, że dostaliśmy, nasza toaleta dostała dwa nowe rysunki po tej wizycie telewizyjnej. Nie dość, że im się to bardzo spodobało, to jeszcze mieli w tym udział swój tutaj. I to są największe dzieła, jakie powstały i fantastycznie nas nastrajają. Jakby nie utwierdzałam w przekonaniu, że tam konwenans, daj spokój. Refleksja taka podsumowująca z tej historii telewizyjnej jest taka, że ludzi naprawdę wcale nie trzeba jakoś na siłę zaciągać, zachęcać do rysowania. Jak się im da przyzwolenie, jak się im da przestrzeń, to robią to momentalnie. A dlaczego robią to tak łatwo, z taką łatwością? Ano dlatego, że ta energia taka dziecięca naprawdę jest w nas w środku. Świetnym przykładem jest Zuza. Zuza z kolei miała wtedy 4 lata, jak miała miejsce historia, którą właśnie opowiadam. Zuzą się opiekowałam przez kilka tygodni. No i tam trzeciego, czwartego dnia Zuza, słuchajcie, wchodzi do mnie. Gładzi mnie po twarzy. I mówi do mnie, Klaudio, ja cię kocham. A mnie, słuchajcie, zamurwało. 4-latka, i to obca 4-latka, nie moja córka, nie? Mówi mi, że mnie kocha. I teraz znowu rodzic, czy krytyk, czy cholera wie co tam, mówi do mnie, nie no dziewczyno, no co teraz, nie co teraz, w sensie mam jej odpowiedzieć, że też ją kocham, tylko pytanie, czy ja naprawdę kocham, czy ja ją kocham to samo, nie no, co matka pomyśli, no przecież jak ja jej powiem, ola Boga, no jest to obłęd jakiś kompletny, tak? Potem znowu, na szczęście, uruchomiło się moje wewnętrzne dziecko. Dziecko doznało olśnienia, bo stwierdziłam, Zuza funkcjonuje w zupełnie innym świecie, jak Zuza czuje, to Zuza mówi, ona się nie blokuje, nie ma przekonań, że czegoś nie wypada, że to źle, że ona mi to powie. Ona po prostu tak ma i to wychodzi z niej. No i teraz bardzo fajnie to wszystko opowiadam, bo o Oliwierze i o Zuzie, o innych dzieciakach też słuchaliście, ale jak utrzymać to dziecko, albo jak je wzbudzić na nowo, to dziecko w sobie? I jak to na przykład zrobić poprzez rysunki? Po pierwsze, daję wam dosłownie kilka recept, tak? Dosłownie gotowych rozwiązań, które możecie wdrożyć. To, o czym już mówiłam, czyli narysowanie swoich, kim chce bysi. Narysować, o czym marzyliście, jak byliście dziećmi. Co tam się rysowało? Te księżniczki, strażaki, kto tam był? Kim chcieliście być, jak byliście mali? Po drugie, jestem ja. Po drugie, narysować te swoje niewymuszone pasje, to, co robiliście godzinami, co wam sprawiało frajdę nieziemską. Narysować to sobie, wejść jeszcze raz w tą samą energię, przypomnieć to sobie. Po trzecie, słuchajcie, rysunkiem się można komunikować. I wbrew pozorom, potwierdzam tymi ręcami i tą głową, można. Można w korporacji się komunikować rysunkiem. To na przykład, słuchajcie, to tło, to jest mój rysunek, wykonany spontanicznie na jakimś tam warsztacie, w którym ja brałam udział jako uczestniczka. Rysunek na hasło Moje życie idealne. I zobaczcie, jak już mamy kontekst osadzony, to ile to możemy powiedzieć, ile możemy z tego wyciągnąć. Świetne narzędzie komunikacyjne. Zobaczcie, że dzieci z chwilą, kiedy nauczą się rysować, czytaj, nauczą się trzymać kredkę, zyskują fantastyczny kanał komunikacyjny, bo nie umieją jeszcze się językiem tak sprawnie posługiwać, ale mogą się już posługiwać kredkami. Kolejna rzecz, słuchajcie, szukać tych okazji, bo okazji jest naprawdę bardzo dużo do rysowania. Ludzie mnie często pytają, gdzie, kiedy, no ja nie wiem, kiedy bym mógł, zawsze byś mógł. Jak na przykład wtedy, kiedy zapomniałam dać napiwek panu kelnerowi, który mnie obsługiwał poprzez ten serwis, on śmiał mnie, nie no, nie może być, a naprawdę facet zasłużył, tak? Więc nie dość, że polacam do niego z tym napiwkiem, to jeszcze mu zrobiłam na łóżkę. Słuchajcie, facet oniemiał po prostu. Więc okazji jest dużo. O tym, co mówiłam, rysowanie na obrusie. Możecie jak David Laferrier,
który przez 5 lat, dzień w dzień, rysował swojemu dziecku rysunki na siatkach ze śniadaniem do szkoły. To jest zresztą dostępne w internecie, no, fantastyczna rzecz. No, pobudza nie tylko swoją własną kreatywność, ale też zobaczcie dziecko. Rysunki były różne, tematyczne, związane ze świętami, no przeróżne. Foresta Gumpa podejrzewam, że większość z was kojarzy. Forest Gump miał doskonałe myśli życiowe, refleksje. No i jedną z nich jest cytat z filmu i z książki. Odtąd, gdziekolwiek szedłem, to biegłem. Pamiętacie to, no, jak za tym biegać. No i ja w myśl tego sposobu komunikowania chcę zostawić was z hasłem odtąd cokolwiek notuję, to rysuję. Wiecie, bo rysować można wszystko. Można notować wykłady, no rysować co popadnie, tak? Rysować tak zwane sketchnotingi w czasie takiej konferencji jak ta, jakiegokolwiek zebrania, seminarium, spotkania ze znajomym po latach, tak? Wszystko można rysować i zawsze, w wielu okazjach. Kolejna rzecz, to jest łatwo też powiedzieć, patrzeć jak dziecko, ale wierzcie mi, że to wchodzi w krew, to już się dzieje intuicyjnie. Kolejna seria no, zdjęcio ilustracji, tak? Są zdjęcia z naniesionymi na to dodatkami, których naturalnie nie ma, ale ilustrator to widzi. I słuchajcie, dajcie sobie zgodę, przyzwolenie na to, żeby się zadziwić, żeby się zaskoczyć, żeby zobaczyć w czymś coś, czego tam nie ma, żeby móc wykrzyknąć, ale super, ale fajne, ale to jest ciekawe. Co to jest, tak? Albo co to mogłoby być? Dajcie sobie zgodę na to. Patrzcie jak dziecko na to, co was otacza. I słuchajcie, znowuż, wszystko bardzo łatwo, ale podejrzewam, że trzeba by było zacząć od podstawowego kroku. Żebyście marzyli, więc marzcie, marząc i marząc. Dziękuję wam bardzo.